Ja nienawidzę tego kota. On przychodzi, ogólnie miałknie dwa razy. I masz zwracać na niego uwagę. Dobra, nieważne. Wspominałem ogólnie o tym, że chciałem zacząć nagrywać vlogi i właśnie zrobiłem pierwszy krok. Bo szczerze o tym, żeby nagrywać jakieś filmy, materiały, czy to właśnie myślę, że spaliłem najbardziej sprawę, jak byłem po prostu za granicą i tam były najlepsze opcje, powiedzmy, do tego, bo mogę pokazać dużo rzeczy ciekawsze, jak na przykład wpierdalanie kepsa w siedcach. Chociaż dla mnie przynajmniej. Dobra, nieważne. Na pewno mniej ludzi jest za granicami naszego kraju niż w Polsce i bardziej ciekawe ogólnie by były materiały, gdzie mógłbym wam pokazać jakieś niecodzienne rzeczy, które są, powiedzmy, codzienne w życiu na emigracji. Tak jak, nie wiem, pokazałbym wam tamtejsze jedzenie, czy pokazałbym wam tak naprawdę cokolwiek. Ale dobra, sprawę spaliłem, bo zawsze to było takie odwlekanie. Może to było jakieś moje marzenie, może jakaś, powiedzmy, zajawka, może jakiś cel w przyszłości. Jednakże jestem człowiekiem, który bardzo często, jeśli chodzi o pieniądze, tak, odpuszczał wiele rzeczy i po prostu mówił sobie, że to poczeka, to zrobię kiedy indziej. Ale w końcu ogólnie, jak pomyślałem sobie, jak wygląda, powiedzmy, moje życie, że jedynie pracuję, co najwyżej się spotkam z ludźmi, to tak naprawdę brakowałoby, żeby wrócić do tych dawnych pasji, bo kiedyś byłem człowiekiem, który był pełny pasji i potrafił naprawdę każdą praktycznie sekundę swojego życia, sekundę swojego dnia. Kiedyś wychodziłem właśnie z takim założeniem, że chcę iść na przykład do szkoły czy do pracy, ale na tym nie poprzestanę. Ja chciałbym tak naprawdę zrobić coś dodatkowo, żebym po całym dniu mógł powiedzieć, że dzień spędziłem produktywnie i że tego dnia nie zmarnowałem. I to nie będzie tylko kolejny dzień, to nie będzie kolejny dzień mojej wegetacji. Przez ogólnie jakieś 2 miesiące teraz, powiedzmy, miałem może dużego doła, ale chciałbym ogólnie z tego wyjść i na pewno już tak psychicznie czuję się na to gotowy, żeby zamartwianiem się na pewno nie pójdę do przodu i zdaję sobie z tego sprawę. W ogóle daję radę na Magredicie, więc zobaczymy tam wyżej. Więc dlatego po prostu powiedziałem sobie pewnego dnia, pamiętam, że sprawiła mi pewna przykrość, bo jedna dziewczyna, a to był dosyć niecodzienny widok, bo ta dziewczyna się mną zabawiła, a potem się okazało, że mnie przeprosiła i w sumie ten, ale dodało mi ogólnie sam fakt, nie wiem, to taka, powiedzmy, głupota. Taka głupota mała, ale dała mi po prostu takiego kopniaka, że no okej, nadal utrzymuję z tą osobą kontakt i przeprosiłem i tak dalej. Ale taki mały szczegół, powiedzmy, dał mi taką motywację, żeby jednak pójść wtedy do tej galerii, kupić sobie tą kamerę za 750 zł, co jakimś tam ogólnie kosztem jest, mogę wam ją pokazać, albo po prostu ją zademonstruję wam niedługo. Dlatego scenariusz teraz jest taki, ja po prostu teraz muszę sobie trochę telefon podładować, bo byłem w pracy i oczywiście za dużo siedzę na telefonie w pracy i nie chciało mi się nawet podłączyć ładowarki. Ale o pracy wam nie będę opowiadał na razie. Podładuję po prostu sobie telefon, wyjdę na dwór, porozmawiam o czym miałbym, chciałbym porozmawiać, po prostu wygadam się i zrobię praktycznie to samo, co robię tutaj, tylko tam zrobię to w inny sposób, że może troszeczkę potnę to wszystko, żeby to było bardziej zwięzłe i bardziej na temat, chociaż też nie wiem tak naprawdę na razie, ale będę to wrzucał na tym kanale. Jeśli wam będzie to pasowało, no to cieszę się, jeśli wam coś takiego nie będzie pasowało, to coś tam też z Margonem myślę, że się będzie pojawiało. Ale na pewno chciałbym po prostu zacząć coś takiego robić, bo chciałbym zobaczyć, jak to się przyjmie, jaką radość będzie to sprawiało mi. Bo Margonem kiedyś dawało mi dużą radość, tylko no ja już jednak jestem w pewnym wieku. Kiedy ja zaczynałem nagrywać Margonem, miałem jeszcze 19 lat i dla mnie to nie było tak naprawdę jakimś zgorszeniem, że nagrywam tą grę. Ja wtedy też mówiłem z takim nastawieniem, że gdyby nie ta gra, to ja bym, że gdyby nie nagrywanie, to ja bym nawet nie grał w tą grę i tak dalej. I taka była prawda, no chociaż troszeczkę kiedyś grałem bardziej efektywnie, nie będę kłamał. To na przykład teraz taka, powiedzmy, opcja jak nagrywanie vlogów i możliwość zrobienia tego samego bez jakiegokolwiek wkładu, tak jak ogólnie w Margonem, gdzie musicie też expić, musicie stać na jakiś elitkę. Znaczy nie musicie, ale bynajmniej powinniście, żeby rozwijać tą waszą postać, bla, 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 bla. Tak jak na tą grę już zmarnowałem zbyt dużo czasu i tak, mówię, zmarnowałem. Na pewno dużo rzeczy mnie ta gra nauczyła. Ale też mi dużo czasu zabrała. I tyle. Kamerę kupiłem sobie przedwczoraj, nie pamiętam nawet już kiedy, ale niedawno. I będę musiał sobie kartę z telefonu przełożyć
żeby po prostu, powiedzmy, cokolwiek nagrywać, bo nie, bo byłem jebaną żyłą i nie chciało mi się, kurwa, kupić karty SD i w telefonie, ale i tak nie potrzebuję szczerze ją do telefonu, bo mam dużą pamięć wbudowaną, więc nie będzie mi to jakoś bardzo potrzebne, więc o tako będzie. Co do ogólnie mikrofonów w tych kamerkach, to ponad są chujowe, więc pewnie będzie trzeba coś dokupić, bo niestety chyba Samsona nie podłączę. Nie wiem, czy nawet to ma wejście. Będę musiał już to w preferencjach tego sprzętu poczytać troszeczkę. Na razie to nie uda mi się nic nagrać, bo nie mam karty. Ogólnie teraz to ja się nie znam tak naprawdę na elektronice już tak dobrze jak kiedyś. Chociaż kiedyś też się dobrze... Nie, no kiedyś coś się znałem, ale ja nie rozbijałem się za bardzo, powiedzmy, w tym kierunku i mnie to już tak nie interesowało. Jak macie teraz te karty microSD, które podłączacie ogólnie do telefonu, to ja jeszcze miałem taką starą kartę SD, chyba ona się nazywała, tak? I ostatnio właśnie patrzę, że ja mam aparat. Nieważne, ale chodzi mi o taką większą, która ma, nie wiem, tak nawet 5 cm może ma, albo 4. Nawet ostatnio patrzę sobie, że mam aparat z komunii, czyli komunię miałem no połowę mojego życia temu. I patrzę właśnie na tą kartę i ona ma 512 MB, a aparat ma 4 megapiksele. Ale wtedy to było wow. A dzisiaj to już takie wow raczej nie jest. No nie, zmieniło się. Tak samo jak nawet teraz wchodzą telewizory 8K, jak wchodzą ogólnie. Też widziałem kamery były, które nagrywały w 4K. No jednak chciałem ogólnie kupić coś, żeby było to na jakimś poziomie. Ja myślę, że będzie. Jeśli to wszystko ładnie obrobię, jeśli to wszystko ładnie ubiorę w słowa, jeśli to ładnie poucinam, to kto wie, może coś fajnego z tego wyjdzie. Mi głównie zależy o to, żeby mieć po prostu jakąś z tego satysfakcję i żeby po prostu też się czym zająć, tak? A jeśli jest to opcja dosyć produktywnego spędzenia czasu, bo może kogoś to zainteresuje, to dlaczego by nie? Nawet jeśli ma to wyglądać w dosyć wulgarny sposób, że pójdę sobie pogadać albo pójdę sobie nawet głupie piwo wypić, no to trudno, ale będę przynajmniej sobą. Ja nie będę udawał na pewno, ja nie chcę na pewno udawać. Powiem wam tak, ja jestem o tyle skomplikowaną osobą, że zarówno jakby osoba do mnie powiedziała, że jestem ułożony, to by mnie obraziła. Albo nie, jakby powiedziała, że jestem normalny, to by mnie obraziła. Tak samo jakby powiedziała, że jestem ułożony, to by mnie obraziła. Bo w moim charakterze, w moim zachowaniu jest tyle sprzeczności, że ja sam już nie wiem nawet, kim jestem. Do tego to doprowadziło. Ja mam strasznie mieszany charakter, ale po prostu chcę robić to, co podpowiada mi serce, co uważam za słuszne i myślę, że to będzie w jakiś tam logiczny sposób wychodziło. Albo i nielogiczny. Ale jeśli się to będzie ludziom ogólnie podobało i będę po prostu przy tym naturalny, nie będę musiał się jakoś zmieniać, nie będę musiał się jakoś kreować, to dlaczego by nie? Chciałbym spróbować. Chciałbym spróbować ogólnie, nie wiem, najpierw wyjść na dwór, może coś się też w domu nagra, może po prostu coś podpowiadam, może pokażę po prostu, powiedzmy, te głupie miasto, do którego właśnie ja wróciłem. Bo ja wróciłem właśnie z emigracji nie ze względu na pieniądze. Ja nie wyjechałem też za granicę ze względu na pieniądze, bo to było tak, każdy się mnie pytał ogólnie, Dominik, dlaczego wyjechałeś za granicę, a ja, szczerze, z nudów. No i też ze względu na dziewczynę. To były dwa powody. Nigdy nie powiedziałem na przykład czegoś takiego, że ja pojechałem za znaczy, był to na pewno jakiś mały powód, nie? Ale ja nie, ale w porównaniu do innych ludzi, których spotkałem na migracji, to nie był powód na pewno taki, że ja tylko i ze względu na to, żeby zarobić, pojechałem do innego kraju, tylko po prostu ja miałem inne powody, tak? Tak samo jak wróciłem do Polski, to tak samo, no, były to głębsze powody niż tylko pieniądz. Mimo, że pieniądz i tak zawrócił troszeczkę mi w głowie, to i tak motywami przewodnimi nigdy nie były pieniądze, jeśli chodzi o to, dlaczego mi nie było tutaj i dlaczego tu jestem. No, także tyle. Jak widzimy, na Magredicie dajemy radę, więc w sumie możemy tutaj EX pić, tak na dobrą sprawę. EX będzie szybciej leciał, nie musimy się tam męczyć. Trójeczkę ubijamy na faście. A właśnie, umek żadnych nie rozdawałem chyba nawet. No, cztery umiejętności mam do rozdania. Co mi się opłaca tu dać? Od 120 poziomu możemy coś tam dać. Nie wiem to. Nie mam pojęcia, szczerze. Nie mam pojęcia, naprawdę. No nie wiem, no weźmy to.
Chociaż nie wiem tak naprawdę, co powinienem rozdysponować te umiejętności. Dodali mnie w ogóle do jakiegoś klanu. Nie do sobie na mumiach, typ mnie nawet nie zaczepił. Po prostu dostaję zaproszenie do klanu i myślę sobie, spoko, akceptuję. Okazało się, że wtedy z tamtego klanu mnie nie wyjebali, tylko po prostu go rozwiązali. A teraz założyli nowy i oni mnie skojarzyli, że tam byłeś i mówią, ej, na renegacie się przydasz. A ja im nie powiedziałem, że wbiję większy level, ale w sumie i tak zanim ja wbiję ten 114 level, czy tam 115, przepraszam, żeby przebić tego renegata, to tam minie ruski miesiąc. Czy ja ubiję tego oto stwora, zgrupowanego? Zobaczymy. 125 level. Wiecie, jak mnie to przeraża, bo mam 110. Ja nie mam jeszcze jakiegoś wyjebanego ekwipunku. Jeżeli daję radę, to jest dla mnie wow. Troszkę. Jeszcze te elitki są. No. I tak można grać. Także zaraz wychodzę z domu. Miałem ogólnie dzisiaj jechać na koncert Szpaka do Białej Podlaski, ale dużo rzeczy się pojebało. Ja byłem tak wkurwionym człowiekiem jak nigdy. Znaczy jak nigdy, no jak... Jak niedawno byłem, w sumie, mógłbym powiedzieć. Bardzo się podkurwiłem, ciśnienie mi tak skoczyło. O, i jednak wyszło coś takiego, że... A, nie chcę się szczerze nawet o tym opowiadać. Po prostu nieporozumienia, niedogodności i po prostu doszedłem do wniosku, że... Okej. Wypad nie wyszedł. Znaczy mógłby wypad wyjść, tylko po prostu ja podjąłem taką decyzję już koniec końców, że nie i chuj. Wracam do domu, albo pójdę sobie na basen, albo nagram vlogi. Wróciłem do domu, decyzja padła, że jednak nagram vloga. Albo może najpierw pojadę na basen, nie wiem. Nie wiem tak naprawdę. W sumie jest godzina 16 zaraz. Zapewne jak ja wyjdę, to będzie 16:30. Jak ja wrócę, to myślę, że z godzinkę mi się zajdzie. Nie wiem. Jakoś mam mało ochotę dzisiaj na basen, ale jutro owszem pójdę. Jutro będzie piątek. Te tygodnie mi tak lecą. W tej pracy. Naprawdę. Pracę dorwałem dobrą. Nie mogę powiedzieć. Nie mógłbym narzekać, chociaż ja i tak narzekam. Bo jestem Polakiem. Ja to będę tak na to mówił. Jestem Polakiem i każdy Polak i tak ci będzie narzekał całe życie. Ale dużo w tym jest prawdy. Także jakoś sobie pomału żyjemy. Dziewczyny, ile ja poznaję ostatnio, to jest masakra. Większość... Czy ja mogę powiedzieć, że większość spoko? Musiałem przeanalizować to wszystko. Szczerze, to były jedynie dwie, które by mnie tak serio zaciekawiły, jak nikt inny. A reszta była taka po prostu, że... No, spoko, jakaś dziewczyna jest, nawet nie brzydka. Nawet nie głupia, ale ja jestem człowiekiem bardzo wybrednym i żeby mnie naprawdę jakaś dziewczyna... Kurwa, wyjebałem aż się. Żeby jakaś dziewczyna mnie zaintrygowała... Żeby zaczął się starać ogólnie do jakiejś dziewczyny, to musiałaby mnie ostro zaintrygować. Coś takiego jest możliwe. To nawet nie jest tak, że osoba ma być bardzo wartościowa, tylko po prostu ma cię zaintrygować, zaciekawić. Coś takiego. Dobra, wiecie co, może to będzie taki krótszy materiał, ja go po prostu skleję, ja go wrzucę i ja idę sobie nagrywać. Także ogólnie, jeśli będziecie ciekawi moich materiałów, jeśli będziecie ciekawi, albo jeśli chcecie mi po prostu jakoś pomóc, doradzić i tak dalej odnośnie vlogów, no to śmiało. Cześć. Cześć ludzie. Wow, normalnie odpalam imargonem.com, kiedy powinienem mieć PL, ale nieważne. Także myślę, że będzie mnie chyba słychać. No, nie wiem. Kamera jest dobrze ustawiona, chyba jest wszystko ok. Powiem wam, że mam wam troszeczkę rzeczy do powiedzenia. Znaczy to nie są jakieś rzeczy, nie ma ich dużo, ale są rzeczy, które mogą sporo zmienić, a przynajmniej na moim kanale, o których chciałbym wam powiedzieć. Ale mam pierdolnik w pokoju tak naprawdę. Ale to nie jest ważne. W wolnych chwilach, no okej, coś tam poekspiłem, chociaż nie powiedziałbym, że to były jakieś duże kroki tak naprawdę w tej postaci, bo nadal jestem na tym samym ekspowisku, ale tak dla odmiany może zwiedzimy sobie Magradi, to o czym myślałem, że można by było tak zrobić. Okej. Okay. A co jest motywem przewodnim ogólnie tego filmu? To już w sumie wspominałem o tym wcześniej, o tutaj wystawiłem sporo przedmiotów na aukcję. Wielokrotnie w moich materiałach mogliście zobaczyć niechęć do tej gry i ja tej niechęci nie będę ukrywał, no bo jednak też już, że tak powiem, swoje lata mam, a na pewno za taki przedział ogólnie margonem wyszedłem. I ta gra nie sprawia mi ani satysfakcji, ani radości. Jeśli mówię o nagrywaniu, owszem, to sprawia mi radość, bo mam okazję po prostu porozmawiać, a często w życiu
Znaczy często w życiu, ostatnio powiedzmy w życiu na przykład mam takie epizody, że tak często męczę ludziom dupę, że chyba YouTube jest jedyną opcją nawet, żeby porozmawiać. Nie no, śmieję się. Jak zamknij kurwa mordę, jebany kocie. Ja, zaraz wracam.